Rozdział pierwszy, w którym powstaje chatka Puchatka Pewnego dnia, gdy Puchatek nie miał nic do roboty, pomyślał sobie, że warto byłoby coś zrobić. Więc postanowił pójść do prosiaczka, zobaczyć, co prosiaczek porabia. Śnieg wciąż sypał z nieba, gdy Puchatek dreptał po białej ścieżynce leśnej i idąc wyobrażał sobie, że zastanie prosiaczka w domu, grzejącego sobie pięty przy kominku. Ale jakże się zdziwił, gdy zobaczył, że drzwi jego mieszkania są otwarte. Im bardziej zaglądał do środka, tym bardziej prosiaczka tam nie było. Wyszedł? Powiedział smutno, puchatek. Otco, co? Nie ma go w domu. Będę więc musiał odbyć przechadzkę za dumy sam. Masz ci los. Ale nim poszedł, pomyślał sobie, że może by tak bardzo mocno zastukać do drzwi, żeby się całkowicie upewnić. I gdy czekał na to, żeby prosiaczek się nie odezwał, podskakiwał sobie dla rozgrzewki i gdy tak sobie podskakiwał, przyszła mu nagle do głowy nowa mruczanka, która mu się wydała dobrą mruczanką, taką, którą się mruczy ku pokrzepieniu serc. Im bardziej pada śnieg bimbom, im bardziej pruszy śnieg bimbom, tym bardziej sypie śnieg bimbom, jak biały puch z poduszki. I nie wie zwierzchni człek Bimbom, choć żyłby cały wiek bimbom. Kiedy tak pada śnieg bimbom, jak marzną mi paluszki. A teraz wiem, co zrobię, powiedział puchatek. Najpierw pójdę do domu zobaczyć, która jest godzina. Włożę ciepły serdaczek, a potem pójdę do uchego i zaśpiewam mu nową mruczankę. Popędził z powrotem do domu.